Dla tych spośród nas, którzy są częścią rodziny Betel, wiem, że mamy dziś wśród nas wielu gości i że wielu spośród was śledzi nas online przez Betel TV i wiecie, o czym mówimy na przestrzeni ostatnich paru lat. Jednym z najczęściej powracających tematów, bez względu na to, kto głosi, jednym z tych najczęściej powracających tematów, które przerabiamy jako duchowa rodzina, jest serce Boga dla miast i narodów. Dwa posłannictwa, jakie zostały nam dane po zmartwychwstaniu Jezusa, gdy spotkał się On ze swoimi uczniami. Za pierwszym razem kazał im głosić Ewangelię, ale za drugim razem nakazał im czynić uczniami całe narody. Wiem, że pomiędzy jednym a drugim jest pewna różnica. Pierwsze to uczniostwo w relacji jeden na jeden, ale czyniąc uczniami w relacji jeden na jeden, nie możemy tracić z oczu szerszego obrazu, tego, że Bóg chce, aby całe miasta i narody odzwierciedlały Jego naturę, Jego chwałę. Zaś w naszych wysiłkach nakierowanych na ten szerszy kontekst, nie możemy tracić zaszczytu i przywileju stawania przed ludźmi w relacji jeden na jeden. Często miara naszego namaszczenia, wiem to z moich podróży, bywam wśród wielotysięcznych tłumów. Często łatwo się przemawia do tłumu, gdy ma się namaszczenie, aby głosić do tłumu. Ale wiesz, co tak naprawdę masz, gdy stoisz twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Walczę o to, aby utrzymać tę łączność z ludźmi w relacji jeden na jeden. Staram się na spotkaniach schodzić do ludzi i modlić się o nich, bo to jest ta chwila prawdy. Nie mam teraz problemu z tym szerszym obrazem. To część mojego życia, z tym jem, piję i śpię. Mówię o wizji przeobrażenia miast i narodów. Lecz musimy walczyć o to, aby mieć pewność, że jednostka pozostaje ważna. Wracając do tej koncepcji przeobrażonych miast, pracuje w nas taka myśl, by wywierać wpływ na nasze miasto. Mamy dziś wielu gości, więc prawdopodobnie są tutaj osoby z 50 różnych miast. Bez względu na to, w jakim mieście mieszkasz, prawdopodobnie Bóg czyni tam wielkie rzeczy, lecz prawdopodobnie są też w tym mieście obszary palących potrzeb. Gdy chodzi o nasze miasto, to nigdy dotąd przez całe moje życie nie byłem bardziej niż teraz przejęty i dotknięty tym, co Bóg czyni w naszym mieście. Nigdy dotąd nie widziałem niczego podobnego. Owszem, mamy obszary palących potrzeb i głębokiego kryzysu i łatwo byłoby dać się temu całkowicie pochłonąć i zignorować niesamowite rzeczy, które Bóg już uczynił. Oglądam to od lat. Przeprowadziłem się tutaj z rodziną w 1968 roku, na parę lat przed urodzeniem niektórych z was. Pamiętam, jak to wtedy wyglądało i widzę, co się teraz dzieje. Jestem naprawdę zachęcony. Ale żyję z tą samą świadomością, jaką macie wy jako mieszkańcy. Reading i tego regionu, to jest bardzo bolesna, dojmująca świadomość naszych potrzeb i naszych kryzysów. Jezus ma rozwiązanie. I dzisiaj chciałbym ukazać nam to, że On dał nam pewne biblijne procedury, których powinniśmy przestrzegać. I te procedury wcale nie mówią o wybieraniu właściwych ludzi na stanowiska w rządzie. Owszem, wierzę w to, że stanowiska powinny być obsadzane właściwymi ludźmi. Wierzę w to, że politycy mogą wdrażać dobre działania, korzystne dla miast i narodu. Bardzo mocno w to wierzę. Wierzę, że powinno się to dla nas liczyć. Ale pozwólcie, że zdradzę wam jeden z sekretów Królestwa. Jeżeli tutaj nie będzie przełomu, to działania polityków tam na nic się nie zdadzą. Nie dadzą trwałych efektów. Przełom tu jest w tym, co zmienia atmosferę, myślenie i system wartości, to jak ludzie się do siebie odnoszą, jest ustanawiane przez wierzących, którzy naprawdę wierzą. Oczekiwanie na rozwiązania wszystkich problemów, które wydają się nierozwiązywalne, to pochodzi od ludu Bożego, posłanego, by zaatakować to, co w życiu niemożliwe. To jest część tego, kim jesteśmy, ten wpływ na miasto. Za chwilę przejdziemy do paru konkretów. Bądźcie oddani, głosujcie prawidłowo. Miejcie głębokie przemyślenia na temat różnych problemów. Żyjcie z właściwymi przekonaniami. Niektóre kwestie są czarno-białe, inne zaś stanowią prawdziwe wyzwanie. Patrzę na nie i mówię ojej, rozmawiam z przyjaciółmi z innych krajów o tym, czego doświadczają i mam jakieś swoje zdanie, ale mówię im, posłuchajcie, szanuję waszą opinię bardziej niż moją, bo ja tu nie mieszkam i decyzje w tej sprawie nie wpłyną na moje życie. Ufam waszej perspektywie na to, co dzieje się w waszym kraju. Na przestrzeni lat miałem parę takich dobrych rozmów. Chodzi o to, że ciężko pracujemy, aby dobrze wywiązać się z naszych
obywatelskich obowiązków, staramy się usilnie dobrze funkcjonować pod względem społecznym i ekonomicznym, ale najważniejsze jest to, co robimy w Domu Bożym i w naszym osobistym życiu. To określa miarę i poziom przełomu oraz to, jak długo on będzie trwał. O tym chcę do was mówić. Dobrze, najpierw przeczytajmy wersety. Izajasza 60, przeczytamy stąd trzy wersety, a potem przejdziemy do 61 i przeczytamy jeszcze cztery. One będą kontekstem tego, co dzisiaj chcę zrobić. Izajasza 60, werset pierwszy. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody, w Biblii Amerykańskiej jest poganie, ale chodzi o narody, i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Wiem, że to jest bardzo dobrze znany fragment i dobrze, że tak jest. Gdy chodzi o mnie, to moje życie zmieniło się na zawsze w pewne czwartkowe popołudnie, w maju 1979 roku, gdy Pan przemówił do mnie przez te wersety. To zmieniło każdy dzień mojego życia od tamtego spotkania z Panem nad tym rozdziałem. Czytałem ten fragment często, niezliczone razy. Często, gdy podpisuję książki, umieszczam tam ten odnośnik. Izajasza 60, werset pierwszy, jako takie słowo błogosławieństwa dla czytelnika. Chodzi mi o to, że to jest znane. Ale możesz studiować tylko te trzy wersety przez resztę swego życia i nie wyczerpać tego, co Bóg chce przez nie powiedzieć. Chcę wam przez nie rzucić wyzwanie. Teraz przeczytajmy pierwsze cztery wersety rozdziału 61, a potem będę do was głosił to, co jak wierzę Pan mówi w tym kontekście. Werset pierwszy. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Być może pamiętacie, że Jezus zacytował to na początku swej służby w czwartym rozdziale Łukasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Zwróćcie uwagę, że w pierwszych trzech wersetach mowa jest o ludziach mających głębokie potrzeby. Ilu z was przyszło do Boga jako tacy? Wszyscy się kwalifikujemy do tych trzech wersetów. Ale chodzi o to, że On bierze tych złamanych ludzi, ludzi o rozbitej tożsamości i relacjach, złamanych w ich myśleniu. Jedno z tych słów odnosi się do zaciemnionego myślenia. Opisuje człowieka chorego na umyśle wskutek traumatycznych doświadczeń życiowych. Niektórzy z nich to chorzy i utrapieni. Jezus odkupieńczo ich dotyka, przynosi każdemu z nich uzdrowienie i ci złamani stają się dębami sprawiedliwości. Gdy mieszkaliśmy w Weaverville, przez 17 lat ogrzewaliśmy dom, paląc w piecu drewnem. Nie mieliśmy nawet wspomagającego ogrzewania elektrycznego. Nawet takiej farelki do ogrzewania sypialni, tylko piec na drewno. Jeździliśmy tam takimi wykarczowanymi w lesie drogami, które zostały wykarczowane 20-30 lat wcześniej i zdążyły już na nich wyrosnąć drzewa. Jeżeli na drodze rosła choinka, to śmiało można było dodać gazu i jechać, bo ona się zginała, a gdy samochód przejechał, to się prostowała. Sosna, nawet taka gruba, się uginała, ale jeśli najechałeś na dąb takiej samej grubości, to miałeś problem. Bo to nie jest takie byle drzewko, spotkanie z nim to wgnieciony zderzak. Bo dąb to nie to samo, co sosna. Chcesz, żeby się ugiął, a on mówi nie. Nie. Rozwalę ci auto. I Pan mówi, ci ludzie, którzy kiedyś byli niestabilni, teraz są najbardziej stabilnymi. Nawet jeżeli są jeszcze młodzi. Ich siła jest niepojęta, bo są zakotwiczeni w czymś, co jest wieczne. A potem w wersecie czwartym Pan określa ich cel. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków,
odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Chciałbym użyć tego wersetu na dwa różne sposoby, aby w ten sposób zacząć dzisiejsze poranne głoszenie. Po pierwsze, wszyscy się kwalifikujemy jako ci, którzy byli złamani, ale zostali uzdrowieni i odkupieni. Ale ważne jest również to, abyśmy cenili ludzi, którzy sami nie mogą za siebie mówić. Czasem chodzi o ludzi wyrzuconych na margines społeczeństwa. Czasem chodzi o takich, którzy sami sobie wyrządzili tak wielką krzywdę, że już nigdzie nie pasują. Czasem oni sami to na siebie sprowadzili. Jak ich traktujemy? Jak traktujemy najbardziej wzgardzonych, najbardziej złamanych? Co robimy z osobą uzależnioną czy bezdomną? Umieśćcie tutaj, co chcecie. Chodzi o ludzi w wielkiej potrzebie. Często nadzieja dla miasta widoczna jest w tym, jak traktujemy ludzi w wielkiej potrzebie. Jeżeli wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci specjalnej troski w taki czy inny sposób, jeśli wychodzimy naprzeciw ludziom w kryzysie, nawet jeśli sami ten kryzys spowodowali, i służymy im, to wtedy stawiamy ludzi w pozycji, która umożliwi im odbudowanie miast, bo Pan szuka miast, które będą go we właściwy sposób kochały. Mam ufność, przekonanie i wiarę, że moje miasto będzie go właściwie kochać. Chcę, żeby na końcu powiedziano, że Redding w Kalifornii, słowo Redding w języku holenderskim oznacza zbawienie. Chcę, żeby miasto zbawienia dobrze go kochało. I podoba mi się to, że rzeka Sakramentu, czy też poświęcenia, płynie przez miasto zbawienia, prorokując o łasce i naturze Boga, która jest dostrzegana, smakowana i doświadczana w relacjach, w gospodarce miasta, w kreatywności, w radości dzieci dorastających w tym mieście. Chcę, żeby to było widoczne w każdym aspekcie życia naszego miasta. Lecz częścią klucza do tego jest odnowa rozbitych ludzi i posłanie do służby tych niegdyś rozbitych osób, które zostały uzdrowione. W ten sposób ujrzymy przemianę naszego miasta. Nie mam teraz czasu. Zajęłoby mi tygodnie, aby wyrazić to, co mam w moim sercu. Nie będę tego robił, prześlizgnę się po powierzchni i zrobię, co w mojej mocy, aby zostawić was w jak największym zamieszaniu, abyście byli zmuszeni się modlić, by otrzymać odpowiedź. O to mi chodzi. Pan posyła nas, abyśmy sprowadzili Jego świat na ten świat. Znamy modlitwę, której nauczył swoich uczniów. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dalsza część tej modlitwy to konkretne zastosowania tego, co właśnie powiedziano. Wola Boża na ziemi, tak jak jest w niebie. Gdy jest mowa o przebaczeniu, o zaopatrzeniu, o pokusach, wszystko to podpada pod kategorię jak w niebie, tak i na ziemi. Jack Taylor, jeden z naszych drogich przyjaciół, wspaniały południowy baptysta, kaznodzieja, niesamowity autor, przed laty powiedział nam coś takiego, że ta fraza, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, może być też przetłumaczona tak. Królestwo Boże, przyjdź. Wola Boża, dziej się. Bo to nie jest prośba, to jest dekret, polecenie. To jest modlitwa, w której nie stajemy przed Bogiem w pozycji proszenia o to, żeby coś zrobił, bo już znamy Jego wolę. Jeżeli błagasz, żeby coś zrobił, znając Jego wolę, to nie znasz Jego natury. On mówi, że to jest dekret, deklaracja i tak jest. Królestwo Boże, przyjdź. Królestwo nie jest miejscem, to jest wymiar, w którym On panuje. Królestwo to sfera Jego panowania. To dlatego, gdy Królestwo dotyka raka, żaden rak nie pozostaje. Bo w sferze Jego panowania nie ma żadnego raka. W niebie go nie ma. Mamy więc tę modlitwę. Na ziemi, tak jak w niebie. Patrzymy na ten temat i łatwo jest układać wspaniałe strategie odnośnie tego, jak sprawić, żeby to miasto stało się bardziej podobne do nieba. Jak wspomóc gospodarkę? Jak wspomóc relacje, uzdrowić rodziny? Jak przynieść im uzdrowienie? Możemy tworzyć takie strategie i wierzę, że powinniśmy. Strategię uzdrowienia dysfunkcyjnych segmentów naszego społeczeństwa, ale klucz nie leży w żadnej z tych strategii. Kluczem jest to, co Jezus nakazał nam czynić. Powiedział, módlcie się.
Powiedział: oto wielki sekret. Módlcie się. Czuję się dobrze, widząc tę waszą spontaniczną reakcję. Powiedział: módlcie się. A gdy to robicie, pamiętajcie o tych rzeczach. Chcę, żeby mój świat wpływał na wasz, więc ogłaszajcie to. Chcę, żebyście odnieśli się do kwestii relacji, osobistych potrzeb, osobistego charakteru i przeszli do oddawania chwały. Niech głównie na tym skupia się wasze życie modlitewne, ale mój świat nie dokona inwazji waszego bez waszej modlitwy. Chodzi mi o to, że te wszystkie rzeczy, które chcemy oglądać w naszym mieście lub kraju, niezwykle ważne rzeczy, istotne decyzje polityczne, widzę kryzysy, którym stawiają czoła nasi przywódcy polityczni. Z wieloma spośród nich mieliśmy rozmowy za zamkniętymi drzwiami i oni wiedzą, że nie mają odpowiedzi. Ten problem jest zbyt głęboki, aby rozwiązać go metodami politycznymi. Tym, czego potrzebujemy, jest Bóg. Potrzebujemy, by Bóg się ukazał i dał ludziom mądrość, jak żeglować pośród tych życiowych wyzwań. Wierzę w politykę, we właściwe głosowanie w wyborach, w to, by dobrze przemyśleć pewne sporne kwestie. Rozumiem to wszystko. Ale bez ludu Bożego odpowiedzialnego za to, aby zasiewać chmury modlitwą, wstawiennictwem, dekretami i wyznaniami, ogłaszaniem tego, jakie jest Boże serce, bez tego wszystkie te polityczne decyzje upadną na suchą ziemię, bez mocy. Ale gdy Kościół się modli, zdumiewające jest, jak mądrzy stają się politycy. Posłuchajcie. Są wyjątki, ale na ogół politycy po obu stronach sceny politycznej mają gorące pragnienie, aby pomóc miastu i narodowi. Powiedzmy sobie szczerze, mogliby zarobić więcej pieniędzy, robiąc coś innego. Mają serca sług, które chcą służyć i pomagać. Naszą odpowiedzialnością jest, żeby jak gdyby zaadoptować ich w miłości, bez względu na to, co sądzimy o ich upadkach, i modlić się o nich. Nie przeciwko nim, nie oskarżajcie ich przed Panem, chyba że chcecie być partnerami oskarżyciela braci. Wspierajcie ich w modlitwie i módlcie się o nich z imienia. Oto na co chcę, żebyście zwrócili uwagę. W Biblii jest mnóstwo dziwnych odniesień do stóp. Nie sądzę, żeby był to przypadek. Na przykład Hiob mówi o swoich stopach. Jeżeli to jest dla was czymś nowym, to jest prorocki język. On jest symboliczny. Hiob mówi, że jego stopy kąpią się w maśle. Oczywiście to jest wola Boża, masło. Żadne ciastko na ziemi nie jest nic warte, o ile jego podstawowym składnikiem nie jest masło. Eryk, wiemy, o czym mówimy. Amen. Ciastko bez masła to kompost. Tam jest napisane, moje stopy kąpały się w maśle. To jest dziwny i trochę niesmaczny obraz. Takim się on wydaje, dopóki nie zrozumiesz, o co tam chodzi. Tutaj chodzi o to, że wszędzie, dokąd idę, zostawiam ślady Bożego błogosławieństwa, jakie jest nad moim życiem. Wszędzie, dokąd idę. Mój wpływ pozostaje, nawet gdy już stamtąd odszedłem. To może wydać się trochę dziwne, ale podążajcie za tym, co będę mówił. W Weaverville robiliśmy to samo, co robimy tutaj. Byliśmy oddani modlitwie wstawienniczej. Uwielbialiśmy Boga do późnych godzin nocnych. Mieliśmy nocne spotkania modlitewne. Robiliśmy to rok za rokiem, przez 17 lat. Rok za rokiem. Spotykaliśmy się w małym budynku, mieliśmy go przez 8 czy 9 lat, kiedy ja tam byłem. Sprzedaliśmy go innemu kościołowi, bo potrzebowaliśmy większego budynku. Pewna osoba należąca do zgromadzenia, które nabyło ten budynek, poszła do lekarza, który należał do naszego zgromadzenia, poszła do niego na jakieś badania i w trakcie rozmowy z lekarzem powiedziała: tak przy okazji, to co robiliście w tym budynku? Bo w tym budynku jest obecność Boża, która jest związana z tym budynkiem. Ona po prostu tam jest. Nie mam na to żadnej teologii, mam jedynie świadectwo. Wiem tylko tyle, że spotkaliśmy się kiedyś w kinie miejskim w niedzielę rano.
Uwielbialiśmy Boga z całego serca i z całej myśli, a wieczorem mieli tam pokazywać Poltergeist albo jakiś inny budujący film. I on nie miał żadnej mocy. Później niektóre osoby mówiły nam o tym, że poszły na ten film, ale czuły obecność Bożą na tym miejscu. Niektórzy ludzie mówią, nie powinniśmy mieć spotkań kościoła w kinie, bo co będzie, jeśli ciemność, która tam jest, odciśnie na nas swe piętno? Co? Chcesz powiedzieć, że możesz włączyć ciemność, która przepędzi światło? Daj spokój. To jest głupie. Ja szukam takich okazji, lubię je. Przed laty tutaj w Reading należałem do grupy młodzieżowej. Tak naprawdę kiedyś byłem członkiem grupy młodzieżowej. To ciekawe, byłem tu ostatnio na pewnym wydarzeniu, na które przybyło małżeństwo w podeszłym wieku. Chodziłem wzdłuż rzędów, witałem się z ludźmi. Powiedzieli, cieszymy się, że tu jesteś. Spytałem, dlaczego? Bo myśleliśmy, że będziemy sami. Chcieli przez to powiedzieć, że gdyby nie ja, to byliby jedynymi starymi ludźmi pośród tej młodzieży. Spojrzałem na nich i powiedziałem, ale ja nie jestem taki stary jak wy. Nie rozumiem, co macie na myśli. Ale potem spojrzałem w lustro i zrozumiałem, o co chodzi. Naprawdę. Gdy należałem tutaj do grupy młodzieżowej, pastor młodzieży Chip Worthington był bardzo oddany modlitwie. Tak wiele mu zawdzięczam w różnych dziedzinach, ale już ta jedna rzecz zmieniła moje życie. On udzielił nam, zaszczepił w nas łaskę do modlitwy. Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy wystarczającej wiedzy, aby sądzić, że możemy mieć jakikolwiek wpływ na kierunek historii, ale byliśmy też wystarczająco nieświadomi, aby wierzyć, że Bóg nas wysłucha. I w związku z tym ta grupka nastolatków stanowiła większość. Tak więc modliliśmy się. Pamiętam, że kiedyś poprosiłem o klucze do kościoła. Zeszliśmy się w 10, 12, 15 osób, aby modlić się przez całą noc. I modliliśmy się przez całą noc. Robiliśmy się senni i ociężali, ale modliliśmy się przez całą noc. Spotykaliśmy się w różnych miejscach na modlitwę. Pamiętam, że pewnego razu chcieliśmy uciec od tłumu. Było gdzieś około 2 w nocy. Coś między północą a 2 w nocy. Postanowiliśmy pójść nad jezioro Whiskey Town. Tam był płaski teren, na którym mogliśmy stanąć i się modlić. Dotarliśmy tam, świecił księżyc, stanęliśmy w wielkim kręgu. 18-20-letnia młodzież, stanęliśmy i śpiewaliśmy pieśni. To nie były jakieś wspaniałe refreny, jakie mamy dzisiaj, ale pamiętam, że stanęliśmy i śpiewaliśmy, o jak kocham Jezusa, o jak kocham Jezusa. Myśleliśmy, że jesteśmy jedynymi osobami w tym lesie, na tym płaskim terenie. Było nas 25-30 osób, staliśmy i wielbiliśmy Pana. Chcieliśmy być sami, aby modlić się o miasto, kraj i młodzież. To było w czasie ruchu hipisów, w czasie skrajnego rozpowszechnienia się narkomanii i rozwiązłości. To było naprawdę skrajne. Staliśmy tam i modliliśmy się. Chcieliśmy, żeby Bóg coś zrobił. Nie zauważyliśmy, że już nie jesteśmy sami. Ludzie zaczęli wychodzić z krzaków. Nie mieliśmy pojęcia, że ludzie tam balowali i leżeli w krzakach, gdzieś tam wśród drzew i plątaniny krzewów, że obozowali wokół nas i robili tam to, co zazwyczaj robią w środku nocy. Zaczęli wychodzić z tych krzaków i obstąpili nas dookoła. Staliśmy i wielbiliśmy Boga. A gdy ktoś z nas się odwrócił, to mógł zobaczyć kogoś, kto stoi za nim i się na niego gapi. To było dziwne, oni wyszli z krzaków. I tłum ludzi otoczył tę grupę 25 chrześcijan śpiewających, o, jak kocham Jezusa. Pamiętam, że wszedłem do środka tego kółka, a potem wyszedłem, żeby z kimś porozmawiać. Ci ludzie spotykali się z Jezusem po prostu stojąc wokół tej naszej grupy. Nie zgromadziliśmy się tam w tym celu, ale to był bonus. Myśleliśmy, że jesteśmy sami, ale nie jesteśmy, więc wykorzystajmy to.
Okażmy miłość tym ludziom. I ci ludzie doświadczali spotkań z Panem, po prostu stojąc wokół tej grupy nastolatków, którzy nie potrafiliby napisać rozdziału w książce na temat modlitwy, a cóż dopiero całą książkę. A jednak wpływ był wielki, bo to było szczere, to było proste. Czasem wiemy tak dużo, że mamy za dużą masę i stajemy się nieużyteczni. Musimy wrócić do postawy dzieci, być prostymi w wierze i ufać Panu. Pamiętam inne zdarzenie, w Śródmieściu był taki market. W tym sklepie nie handlowano narkotykami, ale na zewnątrz sklepu otwarcie nimi handlowano. Handel narkotykami, który odbywał się przy tym sklepie, był szalony. To, co się tam działo, nie będę opowiadał historii, to była wprost szalona część kultury młodzieżowej tamtego czasu. Na zewnątrz kręciło się mnóstwo ludzi. Było ich mnóstwo. Albo kupowali, albo próbowali. To wszystko działo się przed tym sklepem. To się działo dzień w dzień przez bardzo długi okres czasu. Pewnego dnia nasz pastor młodzieżowy powiedział: chodźmy tam, żeby się pomodlić. Zebraliśmy 25 do 30 osób i poszliśmy tam. Stanęliśmy w wielkim kole. Sklep miał swoje miejsca parkingowe. Była druga w nocy, ale nie chcieliśmy zajmować parkingu, więc się przesunęliśmy trochę na bok, aby było miejsce dla klientów. Sklep był otwarty, to był sklep całodobowy. I znów stanęliśmy tam i modliliśmy się, żeby Bóg coś zrobił. Coś potężnego w naszym mieście, wśród młodzieży. Ze sklepu wyszedł mężczyzna, kierownik czy właściciel. Zaczął się z nas śmiać i szydzić. Jeżeli nie wchodzisz diabłu w drogę, to może idziecie w tym samym kierunku. Mam taką skłonność, że sprzeciw stanowi dla mnie raczej zachętę. Gdy ludzie obrzucają mnie błotem, to raczej utwierdza mnie w obranym kierunku. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci za afirmację. Czasami otrzymuję dużo zachęty, dużo afirmacji. Staliśmy tam, ten człowiek wezwał policję. Przyjechała policja, bo wiecie, narkotyki narkotykami, ale to, że jacyś ludzie przychodzą i się tam modlą, to już przegięcie. Przekroczyliśmy granicę. Proszę sobie wyobrazić, że pod naszymi drzwiami jacyś ludzie się modlą. Podjechał policjant, nasz lider młodzieżowy podszedł do jego auta. Policjant zapytał: co tutaj robicie? On powiedział: modlimy się o was. Powiedział dzięki i odjechał. To było dobre, lubię o tym opowiadać. To było w nocy z piątku na sobotę. Niektórym z was trudno będzie w to uwierzyć, że od tamtej nocy nigdy więcej w tym miejscu nie odbywał się handel narkotykami. Tamtej nocy to się skończyło. Przejeżdżałem tamtędy następnej nocy, nikogo tam nie było. A musicie wiedzieć, że wcześniej to była codzienność. Codziennie, jeśli tamtędy przejeżdżałeś, widziałeś tłum i wiedziałeś, o co chodzi. Tak było od zawsze. W sobotnią noc nikogo tam nie było. Niedziela, poniedziałek, nikogo. Minął tydzień, nikogo. Z wyjątkiem ludzi robiących zakupy w sklepie. Ale nie było tego handlu przed sklepem. Po latach rozmawiałem z jednym z przyjaciół o tej konkretnej historii. W tamtym czasie on nie był narodzony na nowo, nie był zbawiony. Gdy usłyszał tę historię, powiedział: kupowałem tam narkotyki i przyszedłem tam w sobotnią noc, aby zrobić to, co tam zawsze robiłem. I nikogo tam nie było. Teraz wiem dlaczego. On przyszedł w noc następną po naszym nocnym spotkaniu modlitewnym i zauważył, że to się skończyło. O co chodzi? Twoje modlitwy są potężniejsze niż sądzisz. Czynią więcej niż im przypisujesz. Znaczenie grupy 25 młodych osób, które pewnego popołudnia powiedziały sobie: wiecie co, narkotykami nie powinno się tak handlować. To nie jest w porządku, pomódlmy się. Oni się pomodlili i to się dosłownie skończyło. Mógłbym opowiedzieć inne historie, które były nieco bardziej przerażające, ale nie będę tego robił. Historie o tym, że gdy zwołano spotkanie modlitewne, pewne rzeczy dobiegły końca. Pewne rzeczy się skończyły. Chodzi o coś takiego. Twoje stopy ociekają olejem. Dlaczego? Bo spędziłeś czas z Bogiem. Pan powiedział Jozuemu, Księga Jozuego 1:3, gdziekolwiek stanie twoja stopa, to miejsce ci daje.
Staramy się wpłynąć na pewne rzeczy na odległość, ale Pan mówi, jeżeli chcesz to zmienić, to tam wejdź. Pismo mówi, o jak błogosławione są stopy tych, którzy przynoszą dobrą nowinę. Stopy oznaczają, że gdzieś idziesz. Efezjan 6 czytamy, stopy są obute gotowością Ewangelii pokoju. Innymi słowy, ludzie, na których dzisiaj się natknę, doświadczają chaosu. Przychodzę do ich życia z gotowością przynoszenia pokoju. W liście do Rzymian jest napisane, że Pan wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Oto wielka strategia. Chodź i módl się. Idź na spacer i się módl. Potężne, nieprawdaż? Chcesz widzieć przemianę miasta? Chodź po jego ulicach. Mówię poważnie. Chodź po ulicach, przechadzaj się i módl się. Zdaj sobie sprawę, że twoje stopy ociekają masłem. Spędź czas z Panem. On oznajmia nam tutaj swój zamysł. Chce, abyśmy powstali i zajęli swoje miejsca przed Bogiem i przed ludźmi, aby ujrzano na nas chwałę, aby coś z nieba współgrało z naszym pragnieniem właściwego reprezentowania Jego osoby. Izajasza 60, 61. On ogłasza, Duch Pana jest nade mną. Przeto namaścił mnie, to słowo namaścił znaczy nasmarował, jak olejek do opalania. Tak Jezus namaszcza ciebie całego Duchem Świętym. Ociekasz obecnością. Gdy czegoś dotykasz, zostawiasz znak. Gdy wokół naszego budynku chodzą ludzie, którzy się o nas modlą, widzę to, ponieważ zostawiają ślad w postaci kropelek oleju. Chodzi mi o to, czy chcesz zobaczyć zmianę w twojej okolicy? Czy chcesz zobaczyć zmianę w mieście? Zabierz go ze sobą i przechadzaj się i módl się. Bądź wystarczająco prosty, bądź jak dziecko. Bądź na tyle prosty, by sądzić, że Bóg cię słucha. Tydzień lub dwa tygodnie temu na naszym deptaku nad rzeką wydarzyła się tragedia. Idźcie tam w parach i módlcie się, aby nigdy się to nie powtórzyło. To nie było sprawiedliwe. A wy macie autorytet. Módlcie się. Módlcie się. Pewien człowiek usiadł w samolocie obok wierzącego, ale nie wiedział o tym, że to wierzący. Wyciągnął czasopismo pornograficzne i zamierzał je czytać w czasie lotu. Wtedy wierzący krótko się pomodlił. O Boże! A wówczas ten człowiek rzucił czasopismo i powiedział, nie mogę tego czytać. Dlaczego on nie mógł tego czytać? Bo komuś obok ociekały stopy. I usiadł akurat koło takiej osoby, która niosła odczuwalną Bożą obecność, wpływającą na system wartości osób, które siedziały wokół.
Odprowadzasz do domu przyjaciela, który nie zna Pana. Może go to nie interesuje. Nie musisz go gromić, po prostu go kochaj i bądź świadom, że Bóg jest z tobą. Przez lata chodziłem do różnych sklepów. Był taki sklep, który sprzedawał nie tylko dobre rzeczy. Były tam dobre towary, takie jak zdrowa żywność, ale również sprzedawane były materiały okultystyczne. Lubiłem tam robić zakupy. Nie robiłem tam pokazu, ani nikogo nie traktowałem z góry. Po prostu lubiłem tych ludzi. Lubiłem tych ludzi. Pytałem, jak im idzie biznes, bo obchodziło mnie ich życie. Ale zanim wszedłem, upewniałem się, że moje stopy ociekają oliwą. Upewniałem się, czy moje stopy są obute gotowością zwiastowania Ewangelii, pokoju, w tym miejscu pełnym chaosu. Tam był chaos. Kiedyś właściciel sklepu poprosił mnie na bok i powiedział: Bill, kiedy ty wchodzisz, coś się zmienia. Nie byłem jedynym wierzącym, który robił tam zakupy, ale być może jedynym, który zatrzymywał się, zanim tam wszedł. Mówiłem: Boże, okryj mnie, abym był dla nich błogosławieństwem. Chcę widzieć Reading jako zbawione miasto. Nie chodzi mi o to, żeby ludzie podpisali oświadczenie o nawróceniu na koniec nabożeństwa. Chcę przemiany miasta i zapraszam ciebie z jakiegokolwiek miasta jesteś. Wzywam cię, idź na spacer, ale idź i się módl, powstańmy.